Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmiku chciałabym pokazać Wam, jak zrobić na szydełku taką piękną chustę. Jej wzór, jak widzicie, jest delikatny, ażurowy, w sam raz na lato. Chusta dzierga się bardzo przyjemnie, wzór jest prosty, powiedziałabym wręcz relaksujący, ponieważ generalnie we wzorze powtarzamy naprzemiennie jedynie dwa rzędy. Robótki szybko przybywa, chustę zaczynamy dziergać po środku najdłuższego boku, dlatego możemy zrobić chustę tak dużą jak chcemy, jak potrzebujemy, albo na ile starczy nam nitki. A kolory, jeżeli dziergamy włóczką ombre, włóczką melanżową, to kolory będą nam się pięknie w tej chuście układały. No właśnie. I skoro mówimy o włóczce, to ja będę dzisiaj dziergała włóczką Summer Soft Cake firmy Opus Natura. W przepięknych, jak widzicie, soczystych, letnich kolorach. I taki kłębuszek ma 1000 metrów długości, waży 250 gram, składa się w 55% z bawełny i 45% z akrylu. W każdym kłębuszku Summer Soft Cake mamy 5 kolorów, które przechodzą z jednego w drugi na całej długości nitki. Tutaj akurat mamy róż, ciemną i jasną zieleń, żółć i pomarańcz. Możemy zacząć dziergać od koloru zewnętrznego lub od środka kłębuszka. Ja zacznę od środka, bo chciałabym, aby przy twarzy, przy buzi był jaśniejszy kolor, czyli w moim przypadku będzie to akurat pomarańcz. Włóczka ta to 4 niteczki, które nie są ze sobą splecione. Tu mam końcówkę. Ale podczas dziergania nic się nie haczy, nic się nie plącze, więc spokojnie. Chusta wyszła, wydaje mi się, bardzo ładna. A że wzór prosty, to pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj, jak taką chustę zrobić na szydełku. Zabierajmy się więc do dzieła. Więc tak jak powiedziałam, zaczynam od koloru pomarańczowego, czyli ze środka kłębuszka. Mamy taki znacznik tutaj, żeby tej końcówki koloru nie szukać. Zdejmujemy. No i możemy zaczynać. Zaczynamy od wykonania 12 oczek łańcuszka, które połączymy w kółeczko za pomocą oczka ścisłego. A ja Wam teraz powiem, zrobię 12 oczek łańcuszka i opowiem Wam o chuście, ponieważ w chuście tej, którą będziemy 6 robić, mamy jedynie dwa sploty, tak naprawdę. Mamy pęczki i mamy łuki złożone z oczek łańcuszka. Te pęczki, które tu będziemy robić, składają się z 3 słupków, natomiast łuki z łańcuszka, z oczek łańcuszka mamy dłuższe i krótsze. Te krótsze będą miały 6 oczek, te dłuższe 9. Teraz tak. Generalnie we wzorze będziemy mieli pęczki, natomiast jeżeli lubicie pufki, możecie zamiast pęczków wykonać pufki. Jeżeli lubicie popcorny, to też mogą one zastąpić nasze pęczki. Ja będę robić pęczki, jak już wspomniałam, złożone z 3 słupków. Natomiast Wy możecie wybrać taki splot, który najbardziej lubicie i uważacie za najładniejszy. Zrobiliśmy 12 oczek łańcuszka, połączyłam je w kółeczko oczkiem ścisłym i teraz przechodzimy do pierwszego rzędu. I tak, zaczynamy od zrobienia pierwszego pęczka z 3 słupków, czyli wykonuję 3 oczka łańcuszka,
za pierwszy słupek, następnie narzut i pod kółeczko. Przeciągam i pozostawiam pętelkę, czyli tak jakbym miała dwa słupki na szydełku, narzut, przeciągam i mam trzy pętelki, trzy słupki. I teraz, żeby zrobić pęczek, muszę te wszystkie słupki ściągnąć jedną niteczką, czyli przez wszystkie pętelki przeciągam nitkę i powstał pierwszy pęczek. Teraz będziemy mieli pierwszy łuk. I teraz uwaga, tak jak powiedziałam na początku, będziemy mieć dwa rodzaje łuków we wzorze, dłuższe i krótsze. Te dłuższe będą nam się pojawiać w trzech miejscach w każdym rzędzie. Na początku rzędu, na końcu rzędu i dokładnie na środku, czyli w tym czubeczku naszej chusty. A więc pierwszy łuk to ten łuk najdłuższy, złożony z 9 oczek łańcuszka. Mamy 9 oczek. Pora na kolejny pęczek pod kółeczko. W tym pierwszym rzędzie musimy mieć 6 pęczków. I przez wszystko mam drugi pęczek. Skoro powiedziałam, że ten łuk dłuższy pojawi się po środku naszej chusty, naszego rzędu, w związku z tym łatwo policzyć, że jeżeli mamy tutaj mieć 6 pęczków, to będzie on między trzecim a czwartym pęczkiem. W związku z czym mam 2 pęczki, po drugim pęczku pojawi się łuk krótszy, czyli z 6 oczek. Mam 6 oczek i teraz pęczek trzeci. Ok, jesteśmy po środku rzędu pierwszego, a więc łuk dłuższy, 9 oczek. Gotowe. No i pęczek. Cztery pęczki za nami. Jeszcze dwa. Teraz pora na łuk krótszy. 6 oczek. I pęczek przedostatni w tym rzędzie. Gotowe. No i teraz łuk z 9 oczek, bo będzie to ostatni łuk w tym rzędzie. I pęczek ostatni. I gotowe. Tak wygląda początek naszej chusty i zrobiony pierwszy rząd. Przechodzimy do rzędu drugiego, a więc, żeby wejść sobie na wysokość drugiego rzędu, musimy najpierw wykonać 3 oczka łańcuszka. Odwracamy naszą robótkę i teraz wbijamy się w trzecie oczko naszego łuku, pierwszego łuku. Robimy oczko ścisłe.
W ten sposób weszliśmy sobie troszkę wyżej i możemy zacząć rząd drugi. Rząd drugi będzie polegał na tym, że na każdym łuku, który mamy w rzędzie pierwszym, mamy tych łuków 5, zrobimy po 2 pęczki, rozdzielone oczywiście też łukami. A więc zaczynamy robić pierwszy pęczek, 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, następnie 2 słupki i wszystko ściągamy w pęczek. Mamy pierwszy pęczek. No i pierwszy łuk w tym drugim rzędzie, czyli łuk długi z 9 oczek. I następnie ten sam łuk, pod ten sam łuk, drugi pęczek. Czyli tak jakby będziemy mieć pary pęczków na jednym łuku oparte. Gotowe. Teraz będziemy robić łuki krótsze, dopóki nie dojedziemy do środka naszej chusty, a więc 6 oczek. Pamiętajmy, że z każdym rzędem boki chusty będą coraz dłuższe i tych łuków krótszych też będzie coraz więcej automatycznie. Przechodzimy pod następny łuk i też wykonujemy 2 pęczki rozdzielone łukiem z 6 oczek łańcuszka. Pierwszy pęczek, 6 oczek i pod ten sam łuk drugi pęczek. Gotowe. Teraz przechodzimy do pierwszego pęczka, który będzie oparty na tym naszym najdłuższym łuku. Ale to wciąż jeszcze nie jest łuk środkowy w tym rzędzie, w związku z czym robimy 6 oczek łańcuszka i pierwszy pęczek pod ten nasz długi łuk środkowy. No i w tym momencie jesteśmy dokładnie w połowie chusty, a więc wykonujemy 9 oczek łańcuszka czyli długi łuk, bo jesteśmy na środku i pęczek pod ten sam łuk z poprzedniego rzędu. Gotowe. Przechodzimy pod kolejny łuk, czyli teraz już łuki krótkie i 2 pęczki pod ten łuk rozdzielone 6 oczkami łańcuszka. Raz. I 2. 6 oczek łańcuszka. Pierwszy pęczek na ostatnim łuku. No i teraz pora na ostatni łuk w tym rzędzie, czyli łuk z 9 oczek.
i ostatni pęczek. Gotowe. Drugi rząd naszej chusty już zrobiony. Ja jeszcze tylko powiem, bo zdaje się zapomniałam tego Wam powiedzieć na początku, że dziergam szydełkiem 3 mm. Myślę, że szydełko 3,5 też by się tu sprawdziło. Teraz możemy przejść do rzędu trzeciego i tak naprawdę już w całej chuście będziemy naprzemiennie powtarzać rząd trzeci i czwarty. Rząd trzeci jest dosyć ważny, ponieważ tutaj w tym rzędzie będzie nam się powiększać liczba pęczków, czyli to będzie rząd, w którym nasza chusta będzie przyrastać. Natomiast w rzędzie czwartym będziemy po prostu te pęczki przerabiać dalej. Przechodzimy do rzędu trzeciego. Przechodzimy do tego rzędu dokładnie tak samo, jak przechodziliśmy do poprzedniego, czyli robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę i wkłuwamy się w trzecie oczko w nasz łuk pierwszy z poprzedniego rzędu. Jesteśmy teraz na wysokości trzeciego rzędu i robimy na naszym pierwszym łuku pęczki. I tak jak powiedziałam, tu tych pęczków będzie nieco więcej, to znaczy w tym pierwszym łuku ma się znaleźć aż 3 pęczki. Mają się znaleźć aż 3 pęczki. A więc 3 oczka za pierwszy słupek, 2 słupki, wszystko razem przeciągamy, jest pierwszy pęczek. Następnie pierwszy łuk, czyli tradycyjnie 9 oczek łańcuszka, i pęczek kolejny pod ten sam łuk. Gotowe. Teraz kolejny łuk, a kolejny łuk to już łuk z 6 oczek, czyli łuk krótszy. No i trzeci pęczek pod ten sam łuk. Raz. Gotowe. Tak zaczynamy trzeci rząd. I teraz przechodzimy do pęczków na następnym łuku. Do tych pęczków. Tutaj mamy parę pęczków na jednym łuku. I nad tą parą pęczków będziemy robić kolejną parę pęczków. A więc wykonujemy łuk z 6 oczek łańcuszka. Ten łuk zostaje nam pusty, wolny. Interesuje nas ten łuk z pęczkami. I na tym łuku, między pęczkami, robimy kolejną parę pęczków rozdzieloną 6 oczkami łańcuszka. Gotowe. Teraz będziemy przechodzić do łuku środkowego, czyli tego długiego, tak? A więc 6 oczek łańcuszka. Ten łuk znowuż zostaje pusty. Nie patrzymy na niego w ogóle. Przechodzimy tutaj do tej pary pęczków opartej na jednym łuku. Czyli interesuje nas łuk środkowy z 9 oczek łańcuszka. I tutaj znowu przyrośnie nam pęczków. To znaczy
nie będzie jednej pary, tylko będą dwie pary, czyli cztery pęczki na tym środkowym łuku. Czyli na pierwszym łuku zrobiliśmy trzy pęczki, na środkowym łuku zrobimy cztery pęczki, no i jak się domyślacie, tutaj na tym ostatnim łuku również trzy pęczki, tak jak zaczynaliśmy, tak kończymy. No więc dobrze, cztery pęczki. Pierwszy pęczek. Na razie łuk krótki. I drugi pęczek. No i teraz po tym drugim pęczku będziemy się znajdować dokładnie po środku chusty. Czyli po drugim pęczku będzie łuk długi, 9 oczek. Trzeci pęczek. Łuk krótki. I ostatni, czwarty pęczek na środkowym łuku z poprzedniego rzędu. Gotowe. Tak to wygląda. No i teraz wracamy dokładnie analogicznie, tak jak robiliśmy z tej strony. Wracamy po tej stronie, czyli łuki krótkie z sześciu oczek. Robimy parę pęczków tu na tym łuku, pomiędzy pęczkami opartymi na jednym łuku, 6 oczek i w ostatnim łuku robimy 3 pęczki, z tym, że między drugim a trzecim, tym ostatnim w tym rzędzie, mamy łuk z 9 oczek łańcuszka. I zaraz Wam to pokażę, jak będzie wyglądał cały trzeci rząd zrobiony. No i tak wygląda zrobiony już cały trzeci rząd. A jak widzicie, powoli już ta nasza robótka nabiera kształtu trójkąta, chusty. Przechodzimy w związku z tym do rzędu czwartego, czyli tutaj już nie będziemy nic dodawać, będziemy tylko przerabiać nasze pęczki. Wchodzimy sobie na początek na wysokość kolejnego rzędu, a więc 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, wkłuwamy się mniej więcej w trzecie oczko łuku, gotowe. No i teraz tak, mamy tutaj 3 pęczki, w związku z czym w tym rzędzie pary pęczków wykonujemy na dwóch pierwszych łukach, tak? Tu jest ten przyrost, tutaj nam się powiększa liczba pęczków, więc jakby musimy to uszanować i zrobić w następnym rzędzie pary pęczków i tu, i tu. W związku z czym zaczynam pierwszy pęczek, 3 oczka łańcuszka. Pierwszy pęczek jest, pierwszy łuk. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, bo pierwszy łuk jest długi i kolejny pęczek pod ten sam łuk. Gotowe. Przechodzimy do następnego łuku. Tu już teraz 6 oczek. I kolejna para pęczków tutaj na tym łuku.
Gotowe. Czyli tutaj nam się chusta zaczyna powiększać. Natomiast teraz robimy bok chusty i tutaj już robimy tak, jak robiliśmy w poprzednim rzędzie. Czyli robimy pary pęczków nad parami pęczków. Czyli teraz interesuje nas ten łuk i tutaj wykonamy dwa pęczki rozdzielone 6 oczkami łańcuszka. Łuk, pierwszy pęczek. Sześć oczek. I kolejny pęczek pod ten sam łuk. Okej, tak to wygląda. No i teraz przechodzimy tutaj na środek. Tak? Mieliśmy tutaj 4 pęczki. I teraz na każdym łuku, na środku, wykonamy parę pęczków. Bo tak jak na początku, tak i tutaj nam tych pęczków troszkę przyrosło. A więc 6 oczek łańcuszka. Na pierwszym łuku wychodzącym, opartym między pęczkami, które są oparte na tym środkowym łuku, czyli tutaj między pierwszą parą pęczków robimy parę pęczków i wciąż 6 oczek łańcuszka pomiędzy nimi. Następnie 6 oczek łańcuszka i przechodzimy już do tego długiego łuku zupełnie na środku, czyli pierwszy pęczek, jesteśmy na czubeczku naszej chusty, w związku z czym łuk długi z 9 oczek. W ten sposób 6 oczek. No i wracamy, czyli znowu pod kolejny łuk, para pęczków. W ten sposób. No i wracamy, tak? Czyli przerabiamy ten bok chusty analogicznie do tego, co było po tej stronie. Czyli w tym miejscu pomiędzy pęczkami opartymi na jednym łuku pojawi nam się para pęczków. Natomiast tutaj na końcu mamy 3 pęczki i na tych dwóch łukach zrobimy pary pęczków, z tym, że ostatni łuk pamiętamy, że będzie długi, czyli 9 oczek łańcuszka. No i tak wygląda, moi drodzy, zrobiony 4 rząd. I w tym momencie właściwie mogę skończyć opowiadanie Wam, jak wydziergać tą chustę, ponieważ teraz będziemy naprzemiennie powtarzać 3 i 4 rząd, aż do uzyskania wielkości chusty, którą potrzebujemy, którą chcemy. W związku z czym
Teraz pora na rząd trzeci, czyli na ten rząd, w którym pęczków nam będzie przyrastać. Ja Wam tylko pokażę już początek, ale robimy wszystko analogicznie do tego, jak robiliśmy wcześniej. A więc na pierwszym łuku muszą nam się znaleźć trzy pęczki, tak jak tutaj. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, żeby wejść sobie na wysokość kolejnego rzędu. Oczko ścisłe, jestem. No i robimy trzy pęczki. Pierwszy łuk długi. Drugi pęczek. Krótki łuk. I gotowe. Mamy trzy pęczki zrobione na pierwszym łuku, a potem już robimy pęczki nad parami pęczków. Po prostu. Czyli 6 oczek łańcuszka i pierwsza para pęczków będzie tutaj na tym łuku. Pierwszy pęczek, 6 oczek łańcuszka i kolejny pęczek. No i powtarzamy, moi drodzy. O. Tak to wygląda. Ten ażur już nam powoli widać. Pęczki nad pęczkami się układają ładnie. O. No i tutaj pamiętamy nad tym środkowym łukiem, który zawsze jest dłuższy, ma 9 oczek łańcuszka. Robimy tak jak w rzędzie trzecim, 4 pęczki. Po rzędzie trzecim powtarzamy znowu czwarty i tak w kółko. Jak widzicie, wzór jest naprawdę prosty. Po kilku rzędach można go właściwie robić już z zamkniętymi oczami. Nie potrzebujemy tutaj zerkać, patrzeć, liczyć. No może trzeba liczyć te łuki, żeby trzymać się ilości oczek w łukach. Ale naprawdę jest to wzór, przy którym się odpoczywa. No a chusta wychodzi na końcu przepiękna. Moi drodzy, w opisie filmu postaram się umieścić wszystkie dane dotyczące tej chusty i tego wzoru, a wszystkie szczegóły dotyczące również tej ślicznej włóczki. Przypominam, Summer Soft Cake firmy Opus Natura. A szydełko 3 mm. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam do komentowania filmu. No i oczywiście będę wdzięczna za każdą subskrypcję i każdą łapkę w górę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.